Siemanko, witam wszystkich ponownie. Chyba nie muszę przedstawiać, co to jest za gra. Po pierwsze, po samej nazwie już wiecie, o co to w ogóle jest. A poza tym, ta gra jest dość popularna, bardzo dość popularna stała przez polskich zagrajmerów. Przepraszam za to, że będzie kursor, ale nie znam sposobu, jak go schować. Uruchomiłem sobie jeszcze na chwilkę inną wersję tegoż SCP i tam był kursor ukryty. Także kilka słów. Nie jest, właściwie można powiedzieć, że to jest pół na ślepo. Pół na ślepo, ponieważ... Tak będę powoli chodził. Teraz kilka słów. Pół na ślepo z tego względu, że... jakby to powiedzieć, już wiele razy oglądałem. Kurwa, tylko... Ja pierdolę. Już się zaczyna. Zaczyna się. Teraz dobra, kilka słów, bo potem nie dam rady i będę głupio mówić. Także dlatego pół na ślepo, bo wiele razy oglądałem u różnych zagrajmerów, czy też let's playerów, kto tam woli. Takich choćby nawet już osławionego tego PVDP, chyba tak to się mówi. No i jakieś 2 miesiące później właśnie taka, można powiedzieć, że wielka bomba, normalnie wszyscy nagrywają SCP. No i też Jagged nagrywał, Bungo nagrywał, Gimper nagrywał i inni. Tam nawet widziałem, że WeJaven dał podobające się u jakiegoś gościa też SCP, który chciał nam uświadomić, że to nie ma nic strasznego. Natomiast mój charakter jest taki, że po prostu ta gra jest zabójczo mocna. Z tego względu, że ja zawsze boję się grać w takie gry, w których jest ciemność, a jak widzicie, mam ograniczoną widoczność. Także ja będę lekko odsunięty. Będę lekko odsunięty od monitora. Z tego względu też wyczytałem, że najlepszy klimat jest nawet na telefonie, bo ja oglądam w ogóle na telefonie wszystkie filmiki, ale to mniejsza o to. Nawet jak się ogląda ktoś... Kurwa. Ja pierdolę. I było opisane, że najbardziej czuć klimat, jak jest ciemno, więc u mnie jest teraz spokój. Naprawdę ciemno. I najmocniejszy klimat jest właśnie na słuchawkach. Poczekajcie chwilę, zobaczę, czy to się nagrywa, bo będę zły, jak się nie nagrywa. Dobra, jeszcze raz jestem. Niestety mi wywaliło grę. Ach, typowy błąd. Mam nadzieję, że was kursor jakoś nie będzie denerwować, ale uwierzcie mi... Będzie głos jakiś? Na razie nie ma. Ale uwierzcie mi, cały czas się ze mnie leje pot. Może to wygląda... Może... Zabrzmi to obleśnie, ale naprawdę... Fir przy tym to jest... konkurencja. Kurwa, tylko żeby jakaś morda mi nie wyskoczyła. To jest wszystko losowe. Tylko tak patrzę, czy nie widać tej mordy. Tej, wiecie, która jest... Właśnie to jest najlepsze w tym, że są losowe lokacje. I ja zawsze, wiecie, jak już tam się kończy filmik u jakiegoś zagrajmera, to widzę już tam końcówkę, no nie? Już tak oddalam głowę, bo wiem, że coś będzie niefajnego. A tutaj po prostu ja nie wiem, co się dzieje. I będę powoli szedł, ponieważ się boję. I tutaj mnie oblewa cały czas pot. Jezus, ale się boję. Zaraz. Nie wiem, czy to słyszycie. Ja pierdolę. Co ja się wpakowałem? Czy ja to powinienem nagrać do końca? Bo ja się boję.
Słyszycie? Takie coś... Takie jak oddech. Wielu mów... Ach. Sorry, jąkam się ze strachu. Wielu mówiło, że słyszy ten oddech. No ja może nie słyszałem aż tak, ale... No niby nic się nie dzieje, ale ja się boję, naprawdę. Ogląda się to, to możecie się śmiać, ale... Uwierzcie mi, zagrajcie sobie, a będzie naprawdę... Będzie naprawdę... piorunujące wrażenie. A jeszcze zagrajcie na słuchawkach, bo jeszcze na... Jak na przykład oglądałem, jak ktoś gra w SCP, to tak sobie oglądam, no nie, z głośników, no to nic strasznego, ale jak się tak puści słuchawki, tak się słucha w tych słuchawkach, to już w ogóle. Dobra, coś czuję ciary po plecach, ale na razie nic się nie dzieje i lepiej, żeby się tak nie działo. Mam nadzieję, że też szybko to zakończę. Tutaj losowo się wszystko generuje, niektórzy to nawet do 140... piętra dochodzą, a ja nie patrzę, na którym jestem piętrze. Mój błąd. Ósme dopiero, Jezus Maria. Tam Bungo chyba doszedł do 40. Nie pamiętam. Jezus, ale się boję. Mówię wam, ciemność to jest moja największa smykałka. Jeśli chodzi o to, żeby mi zaraz przyprawić o lęk. Ja pierdolę. Wybaczcie, że będę przeklinać, ale się boję. Bo nie wiem, kiedy to nastąpi, to coś. Czyli SCP-087 wersja 1, czy jakoś to się tak mówiło fachowo. To jest właśnie ten stworek, który jest gdzieś tam na dole, a ja się boję. Ale powinienem widzieć mordę na przykład stąd już jego, gdyby się pojawił. Jezus Maria. 11 dopiero. A ze mnie już się leje pot. Ja pierdziel. Mówię wam, zagrajcie sobie i załóżcie słuchawki, bo na głośnikach i w dzień na pewno nie. Ani na głośnikach, ani w dzień. Musicie grać w nocy i założyć słuchawki, inaczej się nie da. Nie poczujecie tego, co ja teraz czuję. A jeśli oglądacie to, to lepiej... Jezus Maria. Nie wiem, czy to słychać, ale ja, czy tej pierwszej wersji to było słychać? Ja pierdzia. Mam nadzieję, że to szybko skończę. Trzeba iść troszeczkę szybciej. 13. Co minutę będę tak schodził. Jedno pięterko. Słyszycie? O Jezus, ja już czuję ciary po plecach, po rękach, po całym ciele. Ja pierdzielę, w co ja się wpakowałem. Jeszcze jest wersja SCP-087-B. Ona jest o wiele straszniejsza, ale ja sobie nie wyobrażam, jakbym miał w to zagrać. Ja pierdzielę. 15. Pot mnie oblewa. A ja się boję bardzo. Może się to wydawać, że a co to to jest, ale uwierzcie mi, cały czas będę gadać, że się boję. Ciekawe jak tam z czasem. Nawet nie włączyłem stopera, może teraz włączę. Żebym wiedział, ile gram w to. Jezus, boję się. Dobra, załóżmy, że jakieś 6-7 minut nagrywam. Mówię wam poważnie. Ja się boję. Mam nadzieję, że nic mi nie wyskoczy, ale tu są jakieś takie cienie dziwne, które potrafią wystraszyć. O kurwa! Skończcie to!
słuchawkach. Jezus. Jezus, co za dźwięki. Skończcie, kurwa, z tymi dźwiękami. Ja pierdolę. Naprawdę, gry tego typu zawsze mnie straszą. Jeszcze chociaż tyle, jakbym miał pistolet, to bym strzelał tam w coś, ale to chyba gorzej by było, no nie? Porównując tutaj gry z serii Fear, oceniałbym, że bardziej ta gra wzorowała się na Fearze jedynce niż na dwójce. W trójkę nie grałem. Jedynka bardziej się w sumie wzorowała na takich, wiecie, paranormalnych, jakieś dźwięki, jakieś, wiecie, takie wyskakuje coś nagle i tego nie można powstrzymać. I to jest właśnie najgorsze. Natomiast w Fearze dwójce był na przykład jakiś tam potworek. On wyskoczył, no i się tam z nim naparzaliśmy, no nie? Może ktoś grał. Jezus Maria, 20 piętro. Mam nadzieję, że zaraz będzie ta morda. Naprawdę nie lubię grać w takie gry. A Fira kończyłem dlatego, że się fajnie grało. A tutaj co? Tutaj nic się nie dzieje, a ja się boję. Właśnie w tej wersji SCP właśnie najbardziej idą w dźwięki. No i cieni się czasami pojawiają. Mam nadzieję, że nie krzyknę zaraz. A słyszycie te odgłosy? Te takie oddechy. Nawet się jąkam, 22 piętro. To musi być bardzo interesujące. Schodzenie po schodach. W dół, po ziemniaki. Musimy sobie... Słyszycie? Takie przez chwilę takie trzaśnięcie jakby kością. A słyszycie też takie buczenie. Takie buczenie, coś jak hydrofor? Pompa jakaś? W głębi? Jezus Mary. Ja pierdolę! Ja pierdolę, miałem krzyknąć, ale w ostatniej chwili się powstrzymałem. Ja pierdolę! Ja nie mogę! Kurwa! Ja pierdolę, naprawdę miałem odruchowo zadrzeć się, ale powstrzymałem się w ostatniej chwili. Nie to co epicki krzyk Bunga, ale dobra. Ja pierdolę. Kurwa. To jest po prostu chodzenie na siłę, ale czułem, że coś wyskoczy. Bo takie normalnie na podłodze takie coś ciemne było. Sięgają zenitu. 4 minuty plus mniej więcej 6 to będzie z 10. Które piętro? 26. Ja pierdolę. Kurwa. Mówię nawet szeptem, nie wiem czy to słychać. To gadanie szeptem. Ale się boję. Słyszycie znowu? Jakieś trzaśnięcia. Ja pierdolę. Wybaczcie, że tyle przeklinam, ale inaczej się po prostu nie da. Jak na przykład grałem w Fira, tylko dwa razy grałem w Fira jedynkę, a raz grałem w dwójkę i nawet dwójki nie skończyłem. Bo cały czas jak mi coś wyskoczy nagle, kurwa, i takie tam, wiecie, no ale to jest po prostu odruch i musicie mi to wybaczyć. Każdy ma inny odruch. Ktoś się wydziera, a ktoś klnie. Albo jedno i drugie. Gdzie ta morda? Mam nadzieję, że nie dojdę dziś do 80. piętra. Kurwa, znowu jakieś dźwięki słyszę. Zastanawiam się, czy to był dobry ruch nagrać coś takiego, ale drugi raz tego...
Załóżmy, że to jest bonus na 100 widzów. O! O! Dobre. Dobra, zaraz. Wydawało mi się, że widzę mordę. Ale cały czas słyszę te oddechy. Dobra, to będzie bonus na 100 widzów, żeby nie było. Miałem to nagrać osobno, ale raczej nie nagram tego drugi raz. Ja pierdolę. Trzydziesty. Najgorsze to jest to, że nie wiem, kiedy jest koniec. A to jest losowe. Ktoś tam mówi, że przechodził... Kurwa! Przechodził to kilka razy, ale ja sobie tego nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie za skurwysyna, jak można w to grać kilka razy, jak ja za pierwszym razem idę malutkimi kroczkami i boję się, że coś mi wyskoczy, tak jak ten zjebany skurwysyński cień. I zaraz czuję, że mi coś drugiego wyskoczy. Czuję, że zaraz mi drugi cień wyskoczy. Kurwa. 31 piętro. Mordko, pokaż mi się tak przed 40, co? Albo teraz. Kurwa. Nie pokażesz mi się, co? Ja się boję. Jest! 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 Ale widząc tę mordę, czuję ciary. Kurwa, aż tak normalnie dmucham powietrze, że normalnie aż firanki fruwają. Jest! Aż dam ci brawa. Dzięki ci, wysłuchałaś mnie. Które to piętro? Chyba 32. Ale nie, no po prostu. I teraz co będzie? Bo to wiem, bo oglądałem wszystkich, ale mówię wam. Emocje, porównując tego, co oglądacie, a to, co się dzieje i słuchacie sobie na słuchawkach i gracie w to, o ile można to nazwać grą, powiedziałbym nie 10-krotnie mocniejsze, ale 20-krotnie. Zależy kto, jakie lubi gry. Mnie horrory po prostu przerażają. I co teraz będzie? Będę schodził do tego SCP-087-1. Tak się ten obiekt nazywa i to będzie koniec gry. Wyskoczą mi takie dwie łapy i mi wyleci do pulpitu, także ja się boję, co on zrobi teraz. Tak jak... Teraz będzie epickie dmuchanie. Ale ta morda jest tak straszna jak te wirze, te takie duchy na końcu. Mówię wam poważnie. A jeszcze taka kwestia. Kiedyś znajomy mi mówił, albo to już może w innej części wam powiem. To jest zbyt epicko. Jezus Maria. Aż będziecie gadać, że za bardzo dmucham. Mam nadzieję, że nie zagłusza ten mikrofon. Ja pierdolę. Przecież ta morda wygląda jak z Aoni. Te Blue Obamy. Jezus Maria. Czy on nie ma zębów? Ja pierdolę. Zaraz wyskoczą łapy. Będzie koniec. No. Ja odchylam głowę jak się najbardziej da. I idę powoli. Jak widać, boję się bardzo, chociaż to jest nieuniknione. Tam już widać ciało, widzicie? Widać te chyba. No, widzicie? Przyjrzyjcie się teraz, tak, dokładnie. I widać głowę jasną i tułów i ręce, nogi nie za bardzo. Widzicie to? Przyjrzyjcie się, tak. Jeszcze chwilę stoję, uwaga, 3, 2, 1, idziemy powoli dalej. Teraz będą łapy!